Pełna para. Adam ma dzisiaj urodziny, pamiętasz? O kurczę, no dobrze, że mi przypomniałeś. Jak ty to robisz, że zawsze wiesz, kiedy ktoś ze znajomych ma urodziny? Aga, to mój brat. A, wiem, Facebook ci powiedział. Wyobraź sobie, kochanie, że nie Facebook. Adam już nie ma konta na Facebooku od jakiegoś czasu. Nie wierzę. Co, wreszcie zmądrzał i zrozumiał, że szkoda czasu na takie bzdety? Przynajmniej teraz w sporach z żoną ma żelazny argument. Dla niej odsunął na bok 300 innych kobiet. Pełna para. Marcin. Mhm. A byłbyś taki kochany i... Wiedziałem, że ten ton jest podejrzany. Wiesz, bo chodzi o to, że dzisiaj wpadłaby do nas moja mama. Trudno. Marcin, i mam do ciebie w związku z tym ogromną prośbę. Zostawić was samych? No nie, nie, wręcz przeciwnie, musisz tu być, bo mamie się zepsuł telefon. No to niech odda go do naprawy. No wiesz, może to nic takiego, wystarczy włączyć i wyłączyć. A co się dzieje? Mówiła, że kiedy rozmawiała dzisiaj z ciocią Zenią, w ogóle jej nie mogła zrozumieć. Tak, trzeba było zapytać, czy próbowały nie mówić w tym samym czasie.